ten, kto zrobi zdjęcie albo nagra wideo, będzie ukarany. Było strasznie zimno, dzieją się różne rzeczy, różny performance. Ale modelka, ta dynamika, ta mega, mega syfior. No to najwyższy moment opuścić nasz mały domek w Tuzli i wyruszyć dalej, przeżywać kolejne wspaniałe przygody. Jakoś po tych dwóch tygodniach i chorobie, kurczę blade, plecach zrobił się trochę cięższy niż był. Nie wiem dlaczego, trochę biceps zmalał. Nie wiem dlaczego, trochę przykro z tego powodu. Natomiast idziemy na busa, na wylotówkę i łapać stopa dalej w stronę San Cristobal. I tak sobie idziemy w stronę bramek na autostradzie, żeby złapać stopa. Na. Właśnie udało nam się wjechać do San Cristobal. Zimno, trochę chłodno, jest taka jesień, ludzie chodzą w kurtkach. Barbara poszła już ogarniać jakiś transporcik, pewnie jakąś taksę tanią za 40 pesos do miejsca, w którym będziemy spać. No, ja zabieram toboły. Idziemy coś zjeść, podobno jest tutaj dużo Italiańców, dużo włoskich knajp, więc idziemy zjeść pizzę. No i jesteśmy prawie, że w samym centrum, które cały czas jest takie niskie, jak to się mówi, kolonialne budownictwo. A my szukamy pizzerii, którą nam kierowca polecił, z której jechaliśmy wcześniej, która nazywa się Napoli, i próbuję znaleźć ją na mapie. Ale idziemy bardzo dobrze. Lepiej byśmy nie mogli iść, a idziemy szybko, się śpieszymy, bo Basieńka jest głodna. Basieńka nie może być głodna, bo jak Basieńka jest głodna, to Basieńka jest nerwowa. O! Daję mu! Tak! Ale jest pięknie, piękna pogoda. To, kurczę, na kamerze tego tak nie widać. No, są fajne rzeczy. Głodna? To możemy tutaj się zatrzymać, wiesz, nie musimy iść w jedno miejsce. No dobra, no, to podążamy, ale tu fajne czerwone banany były. Zaraz wam, kochanie, wszystko to pokażę, tylko no widzicie. O. Podobnie jak inne rejony stanu, jest to bardzo biedny region. Zatrudnienie ma około 47 tysięcy spośród 166 460 mieszkańców gminy. Najważniejszym sektorem jest rolnictwo z uprawą m.in. kawy i bananowców. Wynagrodzenie w tym sektorze najczęściej wypłacane jest w naturze. Drugim sektorem pod względem ważności jest przemysł i górnictwo, a trzecim usługi w mieście, rękodzielnictwo i przemysł turystyczny, który można zobaczyć na ulicy. No to, kochani, wieczór już minął, noc minęła, było strasznie zimno. Jak z Basią rzadko kiedy się przytulamy w nocy, tak dzisiaj chyba było w pokoju 10 stopni, więc się nie odkleiliśmy od siebie, co dało nam w miarę komfortowy sen. Natomiast przez przypadek, nie wiem jakim cudem, spotkaliśmy Tomka. Dzień który... dobry wszystkim. San Cristobal de las Casas. Tak, w ogóle mega zabawna historia, bo Tomek pisał do mnie na Instagramie i widziałem, że jest jakaś wiadomość do kogoś, kto chciał się spotkać, no ale my też nie wiedzieliśmy, co robimy, więc ja tak staram się nie obiecywać, nie odpisywać za bardzo, jak nie wiem, co się dzieje. I Basia znalazła nocleg. Poprosiłem ją, żeby znalazła nocleg, bo jest lepsza ode mnie, bo ja no nie patrzę się na nic, ważne, żeby było łóżko i to jest już jakby mój najwyższy standard. Także Basia znalazła to miejsce, w którym śpimy i okazało się, że Tomek właśnie śpi już tutaj, w sensie mieszka 3 tygodnie, 4 tygodnie, prawie 4, tak? Ostrzegałem ich lojalnie, bo byli w bardzo ciepłym miejscu, że tu jest zimno. Chciałem stąd uciec, tam gdzie oni byli, do Tuxla, ale niestety nie posłuchali, przyjechali. No Basia, że w leginsach, w dresach,
swojej, w jakiejś bluzeczce swojej, bluzie i bluzie po Cthulhu. Lokowanie produktu. Także no co, my idziemy na kawkę, przejście i zobaczymy co dalej, a później pewnie zrobimy jakiś wywiadzik, bo to ciekawe rzeczy można się dowiedzieć jeszcze tutaj od Tomka. No dzisiaj nam trochę poprzewodniczysz może, pojedziemy do małej wioski, bo też podobno jakieś święto się tam odbywa. No i same dobre rzeczy. Cała przyjemność po mojej stronie. Pod względem geograficznym miasto położone jest w górach na wysokości 2100 metrów nad poziomem morza. A z ciekawostek w mieście rozwinął się przemysł cukrowniczy oraz spirytusowy. Wypiliśmy właśnie kawę i patrzcie, tutaj ogólnie do San Cristobal przyjeżdżają właśnie, nie wiem czemu, jest tu strasznie dużo takiego klimatu. Nawet ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, to właśnie tacy hipisi, tacy nowocześni hipisi, ja mówię na nich hipsterzy, wiecie, dredy, chodzą na boso, czyli prawie jak ja, tylko że no mnie jest za zimno aktualnie, więc nie chodzę na boso, bo lubię swoje zdrowie, a o zdrowie trzeba, kochani, dbać, wiecie o co chodzi. No jest zdrówka, jest wszystko, więc trzeba o to dbać. Kurczę, właśnie wychodzimy z tej uliczki, idziemy tam do takiego kościółka, jak to się mówi, kościół Charles de Guadalupe, z którego będzie fajny widok w ogóle na tutaj całą panoramę tego miasteczka, w którym właśnie jesteśmy. Ale naprawdę, świetny klimat, zupełnie inny, też takie, takie górskie Tulum troszeczkę, dużo takich właśnie spiritual ludzi, takich właśnie tutaj w tych ponczach, nie ponczach. O, tutaj widzicie gościa, który sobie właśnie z piórkiem w czapce, takie, tacy ludzie tu właśnie przyjeżdżają. Wieczorem to, tak jak widzieliście na wcześniejszych ujęciach, dzieją się różne rzeczy, różny performance. No i mówię, no i hipisi, mega hipisowskie miejsce. Myślę, że zaraz Tomek coś tutaj więcej powie, bo spędził tutaj więcej czasu, kilka tygodni, więc może swoje spostrzeżenia nam opowie, ale to sobie wejdziemy na górę na fajny widoczek. Co myślisz o ludziach tutaj? Bo ja zwróciłem mega uwagę na to, że jest tu specyficzny klient tego miasta. Ja już tam byłem, ale nie chodzę, jesteśmy blogerów. Zobaczycie linka później do Tomka kanału, zobaczycie jak tutaj podróżuję. Mam nadzieję, że zrobimy wywiad i że puścimy w ogóle rozmowę w ogóle o tym, co ty robisz, dlaczego, co robisz, kim w ogóle jesteś w osobnym odcinku, bo mnie to mega fascynuje, już gadaliśmy przy kawie o tym. Tymczasem my wchodzimy na górę, ale zanim wejdziemy na górę, potrzebuję zrobić jedno ujęcie, które zrobimy z Barbarą. Barą. No i weszliśmy. Fit on trip Barbara. Jak tam? Super, świetnie. Fenomenalnie. Nie, tak naprawdę to nie. No trafiliśmy. W ogóle. Jest niedziela, więc trafiliśmy na mszę tego kościółka. Który wygląda w taki sposób. I chyba jest czas na komunię. Więc zostawię tutaj prywatność ludzi i Barbary, która chyba ma potrzebę pomodlić się i wyjdę. No i mamy widoczek z tego wzgórza na takie, nie wiem jak to nazwać, tu jest na dole pole. No i te domki na wzgórzach, czyli takie fawelowe klimaty. A ta wzgórza wygląda jak takie Bielsko trochę, nie? Dobra, a teraz Basia będzie pozować. Pozuj, bo jesteś modelką. Ale modelka. Ta dynamika, ta dupa. Jak fajnie, że ta kamera ma zbliżenie. No także piękny jest widoczek. Więc my idziemy pewnie coś zjeść i w sumie cały czas, ej kochani, cały czas bulgocze, nie? W sensie w brzuchu mi bulgocze, chodzę do toalety co chwila. To jest idealne miejsce pod kościołem, żeby mówić o problemach żołądkowych i o biegunce. Natomiast kurczę, naprawdę mam już dość.
I teraz właśnie Tomek dał mi taką egipską tabletkę na biegunkę, taką, wiecie, na Zostefalę, taką hardkorową, za co mu serdecznie dziękuję, wbijcie naprawdę na jego profil, mega gość, nie? Mega ciekawa persona, będzie wywiad, będzie wszystko, także naprawdę, no, dla mnie podziwiam takich ludzi, to z całego serca, natomiast, kurczę blade, dobra, bo właśnie czeka, bo chce mi zrobić zdjęcie, więc dobra, po prostu chciałem wam powiedzieć, że wciąż mam biegunkę. Przyjechaliśmy do tego słynnego Ciamula, San Juan Ciamula, tam jest kościół San Juan, a tu jest Ciamula. Tu właśnie się spóźniliśmy na imprezę, która miała tutaj się odbyć, ale jest mega syfior. Wygląda to co najmniej ciekawie. Może poproszę Basię i Basia weźmie kamerę i skomentuje, jak ona to widzi swoimi oczami, co jest dookoła. Ciekawie, tutaj Tomek mówił, że ogólnie tu nie wolno nagrywać i tutaj bardzo, że grozi wyrzuceniem z miasta nawet nagrywanie tego miejsca, ludzi, ile w tym prawdy nie wiem, przekonamy się. To co Tomku jeszcze możesz powiedzieć o tym kościele, z czego on słynie? Z bardzo dziwnych rytuałów, które się odbywają. Podobno nie ma tam żadnych świątków, nie ma tam żadnych krzyży. Aha. A religia jest mieszanką religii katolickiej i religii Majów. Prawdopodobnie nie będziemy w stanie wam pokazać, co się dzieje w środku. Podobno jest dużo Coca-Coli, Fanty, świeczek, widzę wosku świeczki, roztopionego na podłodze. I podobno igliwia albo siana. A co, to zobaczymy i opowiemy wam po opuszczeniu kościoła. Okej, no zobaczymy. Zobaczymy. No próbuję teraz na przypale coś nagrać, ale chyba nie wyjdzie. Udaję, że robię zdjęcie Basi. Także Basia może się chociaż uśmiechnąć. To będzie na YouTubach. Ale ogólnie jest... Jest ciężko. No i kochani, właśnie wyszliśmy z tego kościoła. Trzeba było zapłacić 30 pesos, a na samym bilecie jest napisane, że jest zakaz totalny robienia zdjęć i wideo. I jest napisane, że ten, kto zrobi zdjęcie albo nagra wideo, będzie ukarany. Także nie chcieliśmy zostać ukarani. W środku było napisane też, że 4000 pesos trzeba będzie płacić, więc nic nie nagraliśmy. Próbowałem wam wcześniej, widzieliście, że próbowałem trochę nagrać z zewnątrz, ale było za ciemno. Natomiast co było w środku? W środku cała podłoga praktycznie była wyłożona, jak to Tomek powiedział, iglicami, jakby igłami jakiegoś drzewa iglastego, prawdopodobnie tego, który jest tutaj za nami. Ludzie, nie było żadnych ławek, nie było jakby ołtarza samego w sobie. Ludzie modlili się na klęczkach, na podłodze, na tym właśnie, na tych iglicach, podpalając różnego rodzaju świeczki. Wszędzie po bokach również były świece, które zwyczajnie bardzo niespokojnie powiewały cały czas, mimo że jakoś strasznie bardzo tam nie wiało, co też Basia powiedziała, że ją to bardzo w ogóle zaniepokoiło. Wprowadziło w niepokój. nie do końca. I jest całe ściany, każda ściana jest wyłożona tak naprawdę, nawet nie wiem jak to nazwać, takimi lalkami? Nie wiem jak to nazwać. Takimi kukłami, czy to świętych, czy
No nie wiem nawet jak to opisać. No ja myślę, że figurkami świętych. O, figury. No, tylko że takimi wszystkie te figury były, żadna nie była uśmiechnięta. One były takie wręcz takie zniesmaczone, takie przerażające. Naprawdę były przerażone i przerażające. Każda była w osobnej gablocie. Tak, w osobnej gablocie za szkłem. W mega ciekawym, takimi porcelanowymi jakby twarzami, ubrane w normalne jakby ciuchy, natomiast jakby twarze były porcelanowe, to też zrobiło taki dziwny klimat. I przepraszam wszystkich widzów Kuby, chciałem się podzielić informacjami, które zdobyłem na YouTube, niestety te informacje są nie do końca prawdziwe, także przepraszam, bo tam faktycznie, tak jak Kuba powiedział, są takie gabloty ze świętymi, różnymi świętymi i są krzyże, nie tak jak ktoś powiedział, że nie ma krzyży w tym kościele. Są, no także tak jak już wam dawno temu mówiłem, kochani, nie każdy bloger to profesjonalista, nie każdy vloger zawsze mówi prawdę i sam weryfikuje informacje, także nie słuchajcie, nie kształtujcie swojego światopoglądu jakby w internecie, także weryfikujcie wszystko co słyszycie. I tak jak zawsze powtarzam, no, a Tomek mi poklaskał, także ha. Brawo! A my idziemy się przejść zobaczyć, trochę nagrać, może ująć ciekawych tutaj ludzi. Zobaczymy jak to wyjdzie i mam nadzieję, że się nie rozpada. Jeszcze tutaj w Ciamula słyszeliśmy, że jest ciekawy cmentarz i myślałem, że wszędzie będą właśnie takie budyneczki, jak jest tutaj, takie krypty i takich dużo kolorowych. Natomiast nie. Natomiast mamy tutaj taki, no nie wiem jak to nazwać, to jest jakiś zamek, jakieś ruiny, to chyba jest jakiś, był kiedyś jakiś kościół. I pod tym kościołem mamy właśnie takie przysypane po prostu ziemią mogiły. Widać, że było jakieś święto, bo są świeże, jakby świeże kolorowe jeszcze kwiatki nie wypłowiały. No i bardzo dużo śmieci z tego powodu, że Meksykanie na cmentarzach świętują i cieszą się z tego powodu, że ich bliscy są już w lepszym miejscu, a nie wszystkiego żałują, czy wszystko robią na smutno, jak to często bywa w Polsce, czy po prostu nawet w Europie. Także niektórzy powiedzą, brak szacunku dla zmarłych, jak można tańczyć na grobach. Z drugiej strony, no czemu nie? Z trzeciej strony natomiast jest naprawdę strasznie dużo syfu i kto to teraz posprząta? Już pal sześć do szacunku do zmarłych, ale chodzi o naszą ziemię, która no tego plastiku nie strawi przez wiele lat. No ale co zrobicie? No i zaraz pod... No. Ludzie takie, jakby faktycznie to ciało było tu, już. Tak blisko, tak? No myślę, że na pewno nie jest jakoś super głęboko, natomiast... Kurczę, no nie wiem, no możemy zacząć kopać, sprawdzimy. Nie no, żartowałem oczywiście. W życiu byśmy czegoś takiego nie zrobili, natomiast... I co jeszcze zwróciłem uwagę, co jest niesamowicie ciekawe, wiele ludzi pewnie nie ma pieniędzy na krzyże, na nagrobki, jakby w tym sensie, że nawet tu widzę jakieś drewniane krzyże i tu jakby ręcznie wyskrobane napisy po prostu tutaj zrobione i też zwróciłem uwagę na dzieło sztuki, to chyba jest Jezus albo Maryja. No. Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę, no ale no jest to ciekawe. No i tak opuszczamy już to miasteczko, przy wjeździe, tak, no jedziemy tym. Tutaj na górze jest napisane, łapiemy busika. Citrus! Jest napisane, zaraz wam powiem, co jest napisane. No i kochani, wróciliśmy, korzystając z ostatniej chwili słoneczka i pięknego zachodu słońca w naszym hostelu. Omawiamy plan alkoholizacji, a tak zwanej tutaj, jak to się mówi? Jak się mówi, jak się chce z kimś ten...
socjalizować. Jeju, uciekają mi słowa. Kuba. Integracji! Integracji! Żadnej alkoholizacji, integracji! Tak, na tym właśnie tarasie tutaj, na którym podawane są śniadania, na którym się poznaliśmy tak naprawdę, więc jest naprawdę pięknie. No patrzcie na ten widok. To będzie kiedyś stał pomnik? Będzie stał. Jaki pomnik? Dobrze, poznaliśmy się. A no to tak, to ja zaraz tu postawię. A propos mojej biegunki. Nie mów. Oby nie. Proszę? No to moi drodzy, podsumowując kolejny wspaniały odcinek, zapomniałem wam powiedzieć, co jest było napisane tam na wjeździe do Chiapas, przy wjeździe do Chamula. Było tam napisane, że jeżeli przekroczycie prędkość więcej niż 30 na godzinę na terenie jakby tego centrum Chamula, to będziecie musieli zapłacić 3000 pesos. Natomiast jeżeli użyjecie broni palnej, nieważne czy do kogoś, czy w ogóle, będziecie musieli zapłacić 50 000 pesos. Także tak, tylko jakbyście chcieli postrzelać się w Chamula, to kosztuje to około 50 000 pesos. San Cristobal było naprawdę ciekawe. Jeszcze tam na pewno wrócimy w kolejnych odcinkach, natomiast my zdrowiejemy cały czas. I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Niestety nie udało mi się nagrać tego środka, tego kościółka, z tego względu, że zwyczajnie za dużo gości z krótkofalówkami się tam kręciło, a nie chciałem też niepotrzebnie robić nie wiadomo jakiego przypału, a wiecie, że mam tendencję do niepotrzebnych dyskusji, także na pewno jakby przyjechała policja, to by dobrze to mi nie wyszło. Także fajnie, że jesteście. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lajków i tak dalej. Mam nadzieję, że już niebawem wbijemy 15 000 subskrypcji. Także dzięki wam serdecznie za to. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Cześć.